Na pewno to znacie, tylko same świnie siedzą w szwabskim kinie. Ale co właściwie te świnie oglądają? No właśnie, co robili Polacy w wolnym czasie pod okupacją niemiecką? Na start oddajmy głos Zofii Naukowskiej, która w swoich dziennikach pod datą 14 października pisała: od 4 lat już nie słyszę radia, nie widzę teatru ani kina, nie biorę udziału w żadnym życiu zbiorowym, nie ma zebrań, odczytów, nie ma tygodników ani miesięczników, jest jeden polski dziennik. Życie przychodzi w pogłoskach, w szeptanych nowinach, w przerażeniach i zgrozach codziennych. W tej ciszy, w milczeniu całej rzeczywistości książka urasta do olbrzymiego znaczenia, przybiera dymensje nadnaturalne. A więc i nuda, i zgroza, i książka. Naukowska pięknie ugryzła pewien depresyjny aspekt okupacyjnej rzeczywistości, choć sama 11 sierpnia 1940 roku przyznała: dziś bytność w kawiarni, gdzie w ogrodzie gra dobra orkiestra i operowi śpiewacy w zwykłych ubraniach śpiewają na estradzie Rigoletto. No właśnie, nie ma co pani Naukowskiej chwytać za słówka, bo jak w wypadku każdego dziennika, tak i autor się zmienia i Naukowska z 1940 roku jest innym człowiekiem niż Naukowska z 1943. Ale jeśli Naukowska sobie sama przeczy, to być może istniały pewne miłe sposoby na spędzanie wolnego czasu w okupacyjnej Warszawie. A więc jak faktycznie wyglądały rozrywki Polaków w czasach okupacji? I odpowiemy oczywiście na pytanie, co świnie oglądały w kinie. Z metodologicznego punktu widzenia skupimy się na terenie Generalnego Gubernatorstwa, a naszą lupę skierujemy przede wszystkim na Kraków i Warszawę. Ale wiecie co? Najpierw praca, potem rozrywka. I nie da się odciąć tematu rozrywki pod okupacją od tematu pracy pod okupacją. Sytuacja materialna Polaków między sierpniem a październikiem 1939 roku uległa znacznemu pogorszeniu. Różne grupy różnie odczuły nową rzeczywistość, ale ogólnie rzecz biorąc każdy mierzył się z problemami z kwaterunkiem oraz z problemem ze znalezieniem pracy, która dawałaby mocne papiery, chroniącymi przed skierowaniem na przymusowe roboty do Niemiec. Ale znalezienie nawet niezłej pracy i mieszkania nie rozwiązywało wszystkich problemów. Otóż oficjalne racje żywnościowe i oficjalne pensje były raczej głodowe. We wrześniu 1942 roku polska delegatura rządu szacowała, że miesięcznie robotnik otrzymuje oficjalnymi kanałami zaledwie 12,5 tysiąca kalorii, czyli 417 kalorii dziennie. Przy tym jakość żywności z przydziałów kartkowych była bardzo słaba. I to nie był przypadek. System był ustawiony w taki sposób, aby Polacy byli zajęci od rana do wieczora, czy to najpierw oficjalną pracą, czy też później handlem, dorobkiem i załatwianiem wszystkiego. Witold Kula w swoich dość przeciętnych dziennikach pisał: dwa problemy aktualne, mieszkanie i głód. Każda przeprowadzka, nie licząc czasu na szukanie mieszkania itp., to 3 dni na pakowanie, dzień na przewożenie i 2 dni na rozpakowanie, to najmniej, a więc tydzień. 7 przeprowadzek to 7 tygodni, 2 miesiące podczas okupacji pochłonęły mi same przeprowadzki. Kilka miesięcy później, już po przeprowadzce i całkiem dobrze najedzony, dopisał: teraz właściwie brak nam już tylko jednej rzeczy – czasu. Przecież właściwie powinienem mieć go dużo, a rozłazi się na tysiące spraw i sprawek, swoich i cudzych. Doprawdy nie można go opanować. Koncepcja była taka, że zapracowanie ludności cywilnej utrudni angażowanie się w działalność konspiracyjną. I sam Hans Frank powiedział: głodujący ludzie muszą poświęcić znaczną część swojej energii na zaspokojenie głodu. Gdy zaś ten przestanie im dokuczać, wolna energia szuka sobie ujścia w innym kierunku. Niemcy tworzyli więc specjalnie patologiczny system, który ciągle sprowadzał się do poczucia braku albo wielu braków, między innymi braku bezpieczeństwa, braku komfortu, albo skrajności braku pracy, albo braku wolnego czasu po pracy. I choć nuda, strach, głód i zimno mieszały się w różnych proporcjach, tak ostatecznie przynajmniej jakaś część Polaków potrafiła wyrwać z tej rzeczywistości czas na odpoczynek i rozrywkę. Ba, idąc trochę dalej, Polacy w tak trudnych momentach tym bardziej potrzebowali rozrywek. I Niemcy zdawali sobie z tego dobrze sprawę, bo nuda mogła też otwierać inną, drugą furtkę do konspiracji. A więc zaharowany Polak musiał jakoś się rozerwać, a Niemcy mieli konkretny pomysł na to, jaka rozrywka ma być dostępna. W czasie konferencji Hansa Franka z Goebbelsem z dnia 31 października 1939 roku zapisano, że dr Goebbels wypowiada pogląd, że należy zlikwidować cały system informacyjny Polaków. Nie powinni oni posiadać aparatów radiowych, należy im pozostawić jedynie gazety o charakterze informacyjnym, w żadnym zaś wypadku prasę poglądową.
Ludwik Fischer, gubernator dystryktu warszawskiego, pisał jeszcze: zakazaliśmy z zasady wszelkiej rozbudowy i popierania polskiego życia kulturalnego. Zezwolono na działalność kulturalną tylko w takich granicach, które zaspokajały prostą, prymitywną potrzebę rozrywki. I jeszcze nieco dalej. Zakazano wszystkich występów, których treścią są sprawy polskości, odrębny polski byt czy idee narodowe. Poziom występów jest utrzymywany w takich granicach, które uniemożliwiają rozwój samodzielnego życia kulturalnego. Brzmi to bardzo poważnie, niezwykle stanowczo, ale jak pokażemy w tym filmie, Niemcy wielokrotnie zmieniali swoje plany, a i to, co nazywano prymitywnym, nie do końca oddaje poziom dostępnych rozrywek. System okupacyjny, jak i całej III Rzeszy, wielokrotnie sobie przeczył. Ale przejdźmy do konkretów i zacznijmy od telewizji tamtych czasów, czyli od radia. W drugiej połowie lat 30. polskie programy radiowe miały ramówkę na cały dzień, od 6 rano do północy. Nadawano przede wszystkim muzykę, ale też komunikaty, wiadomości, audycje humorystyczne, słuchowiska i pogadanki. Ogólnie starano się mieszać rozrywkę z ambitniejszym repertuarem, na przykład muzyki klasycznej. I radio jako pierwsze trafiło na celownik okupanta. Nic dziwnego, kontrola nad tym, co można było odbierać radioodbiornikiem, była praktycznie żadna. Tym samym Niemcy natychmiast wydawali zarządzenia nakazujące oddawanie radioodbiorników i zakazujące ich posiadania. W Warszawie odbiorniki miano oddać między 20 października a 5 listopada 1939 roku i ostatecznie policji przekazano ich niemal 90 tysięcy spośród 130 tysięcy. Co stało się zresztą? Jedne zostały zniszczone, aby nie wpadły w ręce okupanta, a inne zostały ukryte. Radio przez całą wojnę pozostawało najszerszym oknem na świat. Do maja 1940 roku Polacy mogli odbierać audycje nadawane z Paryża i Londynu. Później, do sierpnia 1941 roku, pozostała tylko audycja BBC, w tym audycje w języku polskim. Z czasem na terenie Związku Radzieckiego uruchomiono także rozgłośnie imienia Tadeusza Kościuszki. Oczywiście posiadanie radia bez specjalnego pozwolenia było bardzo niebezpieczne, bo groziło obozem koncentracyjnym, a nawet śmiercią. W takim Krakowie dochodził kolejny problem – wszechobecność Niemców. W przeciwieństwie do Warszawy, Kraków był dość mały i jako stolica generalnego gubernatorstwa przeżył poważną imigrację niemieckich cywilów. Tak wspominała Kika Szaszkiewicz. Szalenie nieprzyjemne było to, że oni byli wszędzie. W lepszych dzielnicach miasta prawie nie było mieszkania, w którym nie dokwaterowano by jakiegoś Niemca. Trudno było w ich obecności prowadzić normalne życie, już nie mówiąc o konspirowaniu. Czasem, kiedy wychodzili do pracy, słuchało się w ich pokoju radia i to było bardzo wygodne. I jak widać po tej relacji, system był pełen dziur, z których można było skorzystać, ale pamiętajmy, nie każdy miał tyle odwagi i takie możliwości. Niemcy, chcąc wypełnić radiofoniczną lukę, uruchomili tak zwane szczekaczki, czyli głośniki rozstawiane w przestrzeni publicznej, które nadawały ściśle kontrolowane komunikaty, ale też popularną muzykę i wojskowe marsze. No, nie była to jakaś topowa rozrywka, ale jednak ludzie się przy nich tłoczyli. Szczególnie głód informacji okazał się spory. Mówimy o pokoleniu, które do słuchania radia było po prostu przyzwyczajone. Warto tu wspomnieć, że powstańcom warszawskim udało się uruchomić radiostację Błyskawica, ale celem jej audycji było nadawanie komunikatu na zachód i informowanie w ten sposób o przebiegu powstania. Podsumowując, radia oficjalnie nie było, pozostało jednak kino i teatr. Tomasz Szarota w książce Okupowanej Warszawy Dzień Powszedni przyjmuje dość klasyczną postawę wobec okupacyjnych kin i teatrów. Program teatrów nazywa pornograficznymi rewiami. To jest wręcz podręcznikowa, typowa wersja wydarzeń. Polacy byli wystawieni na głupie, sprośne komedie oraz na propagandowe niemieckie filmy wojenne. I oczywiście po mojej mowie ciała i grymasie zniesmaczenia możecie wyczytać, że nie zgadzam się z tą wersją wydarzeń. I mam na to twarde dowody. Po pierwsze, teza ogłupiającej okupacyjnej rozrywki jest kłopotliwa, bo zakłada, że przed wojną wysoka kultura miała szeroki zasięg. I faktycznie polskie radio mogło nadawać muzykę klasyczną, ale nadawano też skecze i muzykę taneczną. Jak zawsze brakuje nam danych, na ile faktycznie szeroki odbiorca słuchał koncertu Chopina. To może być coś podobnego jak z teatrem telewizji w PRL-u. Co by było, gdyby odbiorca dostał większy wybór, czy na pewno wybrałby teatr? Oczywiście nie znamy odpowiedzi. Trzeba pamiętać, że okupacja najmocniej dotknęła polską inteligencję. Zamknięcie szkół średnich i wyższych, muzeów, wydawnictw i czasopism sprawiło, że na przykład Zofia Naukowska musiała prowadzić sklep. Brak rozrywek z wysokiej półki oczywiście mniej dotykał drobne mieszczaństwo czy robotników. Pamiętajmy o tym, że w kinach II Rzeczpospolitej największą popularnością cieszyły się lekkie komedie z Eugeniuszem Bodo czy Adolfem Dymszą. Bądźmy szczerzy, takie filmy jak Piętro Wyżej czy Lucyna to dziewczyna, Ada to nie wypada, nie są z wysokiej półki.
Tym samym okupant nie musiał budować całego systemu na nowo, wystarczyło, że go lekko zmodyfikował. Fascynującą analizę repertuaru krakowskich Chin przeprowadzili Jerzy Semilski i Jerzy Teplic w książce Owoc zakazany i wnioski są kompletnie inne niż te przyjęte przez podręczniki i pokazują nam one, dlaczego jednak Polacy jako świnie mogli siedzieć w kinie. Przede wszystkim przez krakowskie kina w czasie okupacji przewinęło się 400 filmów, ponad 300 niemieckich i ponad 40 polskich. Co może szokować, to fakt, że Niemcy do kin wprowadzili polskie filmy, których premiera czy produkcja została przerwana przez wojnę. Takich filmów było 7, w tym Sportowiec mimowoli z gwiazdami polskiego kina Adolfem Dymszą i Aleksandrem Żabczyńskim w rolach głównych. Tak, w czasie okupacji premierę miały filmy, których produkcja rozpoczęła się jeszcze w czasach II Rzeczpospolitej. Czy może nas w tym wypadku dziwić, że Polacy chcieli zobaczyć te filmy na dużym ekranie? To oczywiście kolejne sprytne posunięcie Niemców. Przemieszanie repertuaru nadawało wiarygodności filmowej rozrywce. Tym samym akcja zniechęcania Polaków do chodzenia do kina prowadzona przez polskie państwo podziemne była z góry skazana na porażkę. Wyzywanie od świń, wzywanie do bojkotu, gazowanie sali kinowej, akcje małego sabotażu nie zmieniały nic w tym rozrywkowym krajobrazie. Bilety do kina miały na tyle duże branie, że kwitł czarnorynkowy handel. Na nowe polskie filmy, takie jak Sportowiec mimowoli, bilety chodziły nawet po 50 zł, prawie tyle co w lutym 1942 roku płacono za kilogram masła na czarnym rynku. Jednym słowem, dużo. To była też 1/6 albo 1/8 typowej oficjalnej pensji. Swoją drogą polskie filmy w krakowskich kinach były wyświetlane między 1939 a 1942 rokiem i wyleciały z repertuaru w 1943. Być może Polacy zapamiętali te ostatnie lata okupacji. Trudno powiedzieć. A co z tą propagandowością? Znowu pudło. Wedle autorów Owocu zakazanego, spośród 300 niemieckich filmów puszczanych Polakom, zaledwie 8 z nich było jawnie propagandowych. Idąc dalej, 169 filmów to produkcje rozrywkowe, 93 melodramatyczne i 30 to filmy akcji. Z czego na przykład można było obejrzeć film Operetka Willego Forsta i wiecie ile ma na IMDb? 8,1/10. Oczywiście ma dość mało głosów, bo film jest stary i z czasów wojny, ale wedle autorów książki Owoc zakazany, jest to film znakomity. Hey, that's pretty good. A więc można było oglądać znakomite filmy w okupowanym Krakowie. Ale przecież ta propaganda gdzieś musiała znaleźć swoje ujście. Oddajmy głos autorom. Obowiązywała ściśle przestrzegana zasada, by o wojnie, która się toczyła, w filmach nie mówić. Żaden z wyświetlanych w okupowanym Krakowie filmów nie był jawnie propagandowy w rozumieniu namawiania Polaków do popierania Niemców w toczącej się wojnie. Co najwyżej, można było w niektórych produkcjach doszukać się pewnych aluzji. Jeżeli gdzieś była propaganda, to w obowiązkowym seansie kroniki filmowej tuż przed właściwym seansem. Każdemu filmowi towarzyszył tygodnik dźwiękowy Generalnej Guberni. Jednym słowem, sprawa nie jest taka łatwa. Polacy mogli chodzić do kina, bo pokazywane filmy w większości można było odebrać kompletnie niewinnie, albo takie sprawiały wrażenie. Ucieczka do kina przed ponurą rzeczywistością wydaje się być naturalna i z tej okazji korzystał okupant, by puszczać gadzinowy odpowiednik telewizyjnego dziennika. Co więcej, Tomasz Szarota przytacza opinię zapisaną przez pisarkę Aurelię Wyleżeńską, że to ta sama młodzież, która brała udział w konspiracji, później szła do kina. Paradoksy. Na tle kina interesująco wypadają losy jawnych teatrów. Jawnych, bo były też wystąpienia tajne. I to tutaj mocniej można doszukać się działania ugłupiającego, ale znowu z mocnym zastrzeżeniem, że repertuar jawnych teatrów oceniała przedwojenna inteligencka elita. Pierwsze warszawskie okupacyjne teatry otwarte zostały wiosną 1940 roku, z czego najważniejszym z nich był Teatr Komedia, który przyciągnął też wiele znanych nazwisk, m.in. Adolfa Dymsze. Komedia działała aż do lipca 1944 roku i stopniowo zyskała sporą popularność, z frekwencją na poziomie nawet około 80%. A co grano w warszawskich teatrach? Nie zgadniecie, przede wszystkim komedie, a poza tym operetki i farsy. I nie znam się na sztukach, ale faktycznie tytuły tych przedstawień sugerują raczej niski poziom artystyczny. Jesteście gotowi? Jak się zaśmiejesz, to przegrywasz. Szukamy pieprzyka. Och, co za nogi. Kajaki i krzaki. Kobiety i gabinety. Facko z dziurką. Dzięki i pocałunki. Więc widzicie regułę. Brzmi głupio, oczywiście skrajnie głupio, ale co dzisiaj zobaczymy na deskach krakowskiej bagateli? Szalone nożyczki, wieczór kawalerski, Boeing, Boeing, odlotowe narzeczone.
Różnica oczywiście jest taka, że dzisiaj mamy wybór. Możemy iść do Bagateli na komedię o miłosnych pomyłkach albo na poważny dramat. I wybór jest dobry. Ale Niemcy nie musieli nic specjalnie zmieniać w tym systemie teatrów. Po prostu zostawili najlżejszą formę rozrywki, a wszystko pozostałe wyrzucili. Czyli w sumie zrobili to samo, co współczesna telewizja, która walczy tylko o reklamy i oglądalność. Tym samym rozrywkowy, głupkowaty repertuar trafiał do nowego odbiorcy. Jak zauważyli nawet dziennikarze prasy konspiracyjnej, w teatrach pokazywała się nowa okupacyjna elita. Dorobkiewicze, szmalcownicy, spekulanci, czyli jednym słowem te prawdziwe świnie. Nie obrażając świń, bo to cudowne zwierzaki. Kontrowersyjną kwestią pozostaje też oczywiście współudział polskich artystów w tworzeniu jawnych teatrów. Adolf Dymsza po wojnie wiele lat musiał znosić infamię w środowisku z trzema gwiazdkami na afiszach zamiast jego nazwiska. Swoją drogą niespójności polityki okupanta wychodziły na każdym kroku i tak w Krakowie od 40 roku działała Filharmonia Generalnej Guberni, która nigdy nie wprowadziła jawnego podziału na koncerty tylko dla Niemców i tylko dla Polaków, bo w wypadku kin czy kawiarni już panował jasny podział, dla czyjej rozrywki przeznaczony jest dany przybytek. Repertuar Filharmonii był oczywiście przeważnie niemiecki, ale pod tym względem nie było na co narzekać. Polacy mogli mieć nadal kontakt z kulturą wysoką, a do tego znowu wypady do Filharmonii traktowano jako okazję do spotkań towarzyskich. Co więcej, sam rząd w Londynie nie widział w wchodzeniu do okupacyjnej Filharmonii nic zdrożnego. Inna sprawa, że postawa samych Polaków była w tym wypadku bardzo niejednoznaczna, bo z jednej strony dość krzywo patrzono na artystów grających w orkiestrach niemieckich, z drugiej strony sami Polacy uczęszczali bardzo tłumnie na koncerty Filharmonii. Artyści, którzy nie szli na współpracę z okupantem, musieli uciekać się na przykład do otwierania własnej kawiarni albo do występowania i grania do kotleta. Chociaż nie przesadzajmy, w okupacyjnych warunkach kotlet był rzadkością. Stąd jedną z najłatwiej dostępnych rozrywek były w czasie okupacji kameralne koncerty, których można było posłuchać siedząc w kawiarni. I do właśnie takiego koncertu nawiązywała Zofia Naukowska. Otóż gdzie Niemcy ingerowali najmniej, to w działalność miejsc spotkań. I w specjalnym memoriale z 25 listopada 1939 roku Niemcy zapisali: kawiarnie i restauracje, jakkolwiek były one w Polsce często punktami zbornymi kół nacjonalistycznych i intelektualnych, nie powinny być zamknięte, ponieważ nadzór nad nimi wydaje się łatwiejszy niż nad prywatnymi zebraniami konspiratorów, którzy z konieczności musieliby się pojawić i w których tak obfituje polska historia. I faktycznie otwarte lokale ale będą przyciągać Polaków. Witold Zehenter tak wspominał relaks w Domu Plastyków w Krakowie. Zapominało się o morzu okropności, zbrodni, krwi, jakie nas otaczało, o katach w mundurach niemieckich, o łapankach, aresztowaniach, egzekucjach, o wysyłce do Oświęcimia. Muzycy, aktorzy i artyści pozbawieni nieraz środków do życia dorabiali występami, ale też sami zostawali kelnerami czy właścicielami kawiarenek i restauracji. Jedną z najsłynniejszych miejscówek była warszawska kawiarnia u aktorek, w której to pracowali m.in. Mieczysława Ćwiklińska i Mieczysław Fok. I to chyba o tym miejscu pisała Zofia Naukowska pod datą 17 listopada 1939 roku. Z rana wyprawa z mamą do kawiarni z usługującymi aktorkami, dużo rozmów, dorożka w obie strony, wielki wysiłek, podniecenie. W innym wpisie: ponieważ mimo oszczędzania skończył mi się już węgiel, jadam na mieście, spotykam dużo ludzi. Wszyscy są wciąż na ulicy, ci dawniej przymykający się niewidzialnie w tramwajach i taksówkach. No właśnie, wyjścia do restauracji, kawiarni czy knajpy były właściwie jedyną powszechnie dostępną formą rozrywki, która tak mocno przypominała właściwą przedwojenną rozrywkę. A więc nic dziwnego, że kolejne lokale wyrastały niczym grzyby po deszczu. Tomasz Szarota przeprowadził niezwykle ciekawe badanie. Obliczył liczbę lokali gastronomicznych w Warszawie na bazie adresów dostępnych w książkach telefonicznych wydawanych w czasie okupacji. I tak, wiem, zbliżają się bardzo wysokie liczebniki, dlatego postaram się je wszystkie czytać w mianowniku. Co ty jej robisz? Zostaw ją! Biją się króliki. W sierpniu 1940 roku Warszawa miała 61 barów, 26 restauracji, 29 kawiarni i 41 cukierni. Dwa lata później te liczby były już znacznie większe. Badacz naliczył 552 restauracje i bary, 233 kawiarnie i 121 cukierni. Oczywiście poziom lokali był bardzo nierówny i Zofia Naukowska opisała jeden z najgorszych lokali warszawskich, otwarty tuż po kampanii wrześniowej. Weszłam do pierwszej otwartej kawiarni, gdzie za 2 złote wypiłam kawy i zjadłam chleba.
okna zabite deskami. Nie brzmi to jak impreza życia i kłopoty z dostępnością produktów dotykały też same lokale. Z tym zastrzeżeniem, że podobnie jak Polacy żywili się przede wszystkim z pomocą czarnorynkowego handlu, tak i w knajpach można było dostać niezłe jedzenie, ale za czarnorynkowe ceny. Kotlet miał kosztować na przykład 18 zł, kawałek ciasta między 6 a 15 zł, przy oficjalnych pensjach wahających się między 200 a 400 zł. Przy takich cenach wielu bywalcom pozostało tylko zapicie głodu, a Niemcy zadbali o to, aby alkoholu nigdy nie brakowało. 27 stycznia 1944 roku podziemny biuletyn informacyjny ostrzegał: wzrost pijaństwa w Polsce w okresie tej okupacji jest zastraszający. Nie tylko mężczyźni piją, ale coraz częstsze są wypadki alkoholizmu wśród kobiet i młodzieży. Wódka dająca upragnione oszołomienie i chwilową ucieczkę od strasznej rzeczywistości jest niemieckim sprzymierzeńcem w dziele demoralizowania i zwyrodniania społeczeństwa polskiego. Warto jeszcze pamiętać o tym, że otwarte lokale gastronomiczne nie były w pełni bezpieczne i dawały tylko iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. W końcu Niemcy pozwalali na ich obecność, aby z założenia łatwiej móc kontrolować ludność i konspiratorów. To popularne miejsca nieraz były celami łapanek czy nagłych kontroli. I wspomniana wcześniej krakowska kawiarnia w Domu Plastyków stała się celem jednego nalotu gestapo. 16 kwietnia 1942 roku lokal został otoczony, aby bywalcy wywiezieni do więzienia na Montelupich. Jeden ze świadków miał podsumować to wydarzenie. To zorganizowany z góry obmyślony nalot na kawiarnię, aresztowanie starych bywalców i wyniszczenie ostatniego skupiska inteligencji twórczej. A więc znowu dawała o sobie znać groza, miejsce, które miało zapewnić chwilowe poczucie bezpieczeństwa i oderwanie się od ponurej rzeczywistości, mogło się okazać jak najbardziej osadzonym w tej ponurej rzeczywistości. Co człowiekowi zostaje? Może najbezpieczniej po prostu zostać w domu z gazetą albo książką. Wróćmy znowu do pani Naukowskiej. Od pierwszych dni wojny narzeka ona na prasę gadzinową, wydawaną oficjalnymi kanałami, i wspomina nawet o jedynym wychodzącym piśmie i można się domyślić, że chodzi jej o Nowy Kurier Warszawski. Tutaj dla jasności, Nowy Kurier Warszawski wychodził tylko w dystrykcie warszawskim, a inne dystrykty miały swoją prasę codzienną. Ale to nie wszystko. Naukowska, znowu zamknięta w swojej codzienności, przesadza. Otóż Niemcy wydawali ponad 50 różnego rodzaju gazet i czasopism, z czego największą wartość wydawniczą miał Ilustrowany Kurier Polski. Jest to tygodnik rozrywkowy, który przypomina zarówno te przedwojenne i powojenne polskie tygodniki. Z tą różnicą, że tutaj na rozkładówki obok tematu kuligów trafiali niemieccy grenadierzy pancerni, klimat zimowy zachowany. Ale obok takich propagandowych dziwactw mamy tutaj prosty humor rysunkowy, jakieś opowiadania, artykuły o sztuce i fotograficznych sztuczkach, a także zagadki szachowe. I powiedzmy sobie szczerze, to nie jest zrobione jak coś jawnie ogłupiającego. Wręcz przeciwnie, właśnie to jest szczególnie podstępne. Pismo tworzy ilustrowaną, alternatywną rzeczywistość. W numerze z lutego 1943 roku mamy fotorelację z Kuligu i artykulik o magii fotomontażu. Kilka miesięcy później tematem numeru będzie Katyń. No właśnie, czystą rozrywkę miesza się tu z propagandą. Czytając dzisiaj kolejne numery, można by uznać, że Polacy byli pod opieką Niemców, ewentualnie, że Polska jest krajem neutralnym czy nawet sojuszniczym, że życie w generalnej guberni toczy się swoim wojennym tempem. Jest ciężkie, ale pozbawione zbrodni i wyzysku. I znowu szokujące jest to, jak ciekawe i wciągające jest czytanie kolejnych numerów. Naprawdę, wręcz nie mogłem się oderwać, bo jeśli odetniemy propagandowe fotorelacje z frontu wschodniego o tym, jak niemieccy żołnierze niszczą sowieckie czołgi, tak zostają nam bardzo zróżnicowane tematycznie zagadnienia. I potrafię sobie wyobrazić, że dla wielu Polaków ten magazyn mógł stanowić niezłą odskocznię od okupacyjnych warunków. Takie podejście mogłoby brzydzić Naukowską, kobietę o nadzwyczajnej inteligencji. Mogło też być słusznie odczytane przez państwo podziemne jako najgorsza forma oddziaływania na Polaków. Ale nie zmieniało to faktu, że prasa gadzinowa była codziennie konsumowana przez miliony mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa. Poza tym, jeśli ktoś nie chciał mieć kontaktu z prasą gadzinową, tak zawsze niczym Zofia Naukowska mógł wrócić do lektur uzbieranych jeszcze w czasie przed wojną. Na interesujące nowości wydawnicze nie było co liczyć, ale Niemcy przez lata zezwalali na działalność bibliotek publicznych, choć te działały w systemie specyficznych i rosnących ograniczeń. Przede wszystkim Niemcy stopniowo poszerzali wykaz książek zakazanych, czyli książek, które okupant odbierał jako niebezpieczne dla swoich interesów. I tych książek nie można było ani pożyczyć w bibliotece, ani kupić w księgarni. I tak od 1943 roku między innymi zakazano powieści Sienkiewicza.
Ale im biedniej wyglądały oficjalnie dostępne rozrywki, im gorzej wypadało nauczanie w szkołach, tym mocniej zaznaczył się głód książki, o którym pisali m.in. Kazimierz Wyka czy bibliotekarki z czasów okupacji. Wedle dostępnych warszawskich danych na głowę jednego czytelnika przypadało nawet 4 razy więcej wypożyczanych książek niż przed wojną, a najbardziej polowano na Przeminęło z wiatrem autorstwa Margaret Mitchell oraz na powieści Sienkiewicza. I w sumie trudno się dziwić, ilu to polskich konspiratorów przyjmowało pseudonimy wyjęte prosto z sienkiewiczowskich kart. Oczywiście dużo. Pamiętajmy też o tym, że w prywatnym obiegu wiele tych zakazanych książek nadal było dostępnych i szczerze Niemcy mieli już niewielki wpływ na to, co ludzie trzymają w domach. A więc jakby nie patrzeć, domowe czytelnictwo kwitło. Nauczyciele języka polskiego byliby dumni, ale nauczyciele WF-u byliby zmartwieni. Przejdźmy do sportu. I gdzie na poziomie rozrywki cios był naprawdę odczuwalny, to na poziomie sportowym, gdyż Niemcy zakazali Polakom prowadzenia jakichkolwiek stowarzyszeń sportowych. A warto pamiętać, że przedwojenna Polska, podobnie jak inne kraje dwudziestolecia, pielęgnowała mocno działalność sportową. Prowadzono kampanie zachęcające do ruchu na świeżym powietrzu i jakby nie patrzeć, były to czasy dynamicznie rozwijającej się turystyki. I nie chcę umniejszać wystawianiu dziadów w polskich teatrach, ale mam wrażenie, że cios w sport był znacznie bardziej bolesny, bo jakby nie patrzeć, w zdrowym ciele zdrowy duch. I Niemcy wiedzieli, co robią, z jednej strony oferując proste rozrywki, zakazując sportu i dając bardzo łatwy dostęp do alkoholu. Otóż Niemcy chcieli też doprowadzić Polaków do degeneracji fizycznej, ale to kłóci się z drugiej strony z innym równoległym planem na Polaków, czyli zamiany ich w zdrowych i silnych robotników rolnych. Natomiast nie będę wam oczywiście tłumaczył tego braku logiki III Rzeszy, bo im głębiej się kopie w III Rzeszę, tym wykopuje się coraz więcej paradoksów. Wracając do tematu, w czasie okupacji nie było oficjalnych wydarzeń sportowych dla Polaków. Można było co najwyżej przejść się na mecze rozgrywane na przykład między reprezentacjami miast czy między drużynami Wehrmachtu i niemieckiej policji. Tak, tak, w tym wypadku zaczepka "za kim jesteś" traciła nieco rację bytu. Przykładowo, 27 października 1940 roku w Warszawie rozegrano spotkanie Gdańsk-Warszawa, gdzie w obu drużynach występowali w większości Volksdeutsche, ale i tak widownia dopisała. Do tego działały podziemne stowarzyszenia sportowe prowadzące regularne rozgrywki ligowe. I tak pod koniec okupacji miało istnieć nawet 50 podziemnych warszawskich klubów piłkarskich. Pod tym względem Niemcy, mam wrażenie, nie prowadzili szczególnie spójnej polityki. Na nielegalne mecze przychodziło nawet kilka tysięcy warszawiaków i trudno byłoby wytłumaczyć tak walną działalność, gdyby nie jakaś pobłażliwość władz okupacyjnych, albo przynajmniej chęć uśpienia czujności Polaków, tak aby w odpowiednim momencie przeprowadzić łapankę. Być może sprawa tu się miała podobnie jak z czarnym rynkiem, to znaczy był oficjalnie czarny i zakazany i dawał Niemcom pretekst do karania Polaków za byle przewiny. Z drugiej strony, bez czarnego rynku większość Polaków nie przeżyłaby wojny. No właśnie, nie da się mówić o rozrywkach Polaków pod okupacją niemiecką bez powtarzania ciągle słowa paradoks, bo system III Rzeszy był paradoksalny w samych swoich podstawach. No bo jak wytłumaczyć próbę zbliżenia się polsko-niemiecką przeprowadzoną przez okupantów w 1943 roku? Otóż choć od 1943 roku z okupacyjnych kin znikały polskie filmy, tak serie niemieckich porażek sprowadzały politykę okupanta na nowy kurs. Kurs wspólnego frontu przeciwko Związkowi Radzieckiemu. I Hans Frank niby więc wyciągał swoją zakrwawioną łapę do Polaków, aby pokazać im dobre intencje. Stąd m.in. polepszenie dostaw żywności, ale też pewne kulturowe ustępstwa. 15 marca 1944 roku w Krakowie otwarto Krakowski Teatr Powszechny, którego repertuar był znacznie ambitniejszy niż wcześniejszych jawnych teatrów i wystawiano tam m.in. sztuki Gabrieli Zapolskiej. Nic dziwnego, że w niemal w każdym z wcześniejszych zagadnień mieliśmy pewne sprzeczności i nie da się sprowadzić rozrywek Polaków pod okupacją do kilku błahych obrazków. Po prostu pomysły Niemców zmieniały się nawet w trakcie samej wojny. Niemcy na pewnym etapie zdali sobie sprawę, bo jeśli terror nie działa, to może spróbujmy łagodniejszego podejścia, co pokazuje świetnie zarówno arogancję, jak i głupotę Niemców. Tak, najpierw zabijmy ich dziesiątki i setki tysięcy, a później wyciągnijmy do nich rękę. No ale wracając do teatru, kierownik artystyczny Krakowskiego Teatru Powszechnego mógł nawet oficjalnie wypowiedzieć takie oto słowa, co pokazuje tą łagodniejszą politykę Niemców. Na tym miejscu z całą stanowczością muszę zaprzeczyć rozszerzanym w ostatnich czasach pogłoskom, że teatr nasz ma służyć celom propagandowym. Nie stoimy na
żadnych i niczyich usługach. Sztuka teatralna ma w obecnej chwili specjalne, liczne i poważne zadania wobec świata pracy. Oczywiście ta wolność była mocno iluzoryczna, ale sugerowała pewne zmiany, które mogłyby zajść w okupowanej Polsce. Natomiast na te zmiany oczywiście było już za późno, bo latem 1944 roku Armia Czerwona zaczęła wkraczać na terytorium przedwojennej II Rzeczpospolitej. I w ten sposób wkroczeniem Armii Czerwonej możemy kończyć ten materiał, choć oczywiście z potrzeb chwili musieliśmy zrezygnować z kilku wątków. Skupiliśmy się na doświadczeniu tym najbardziej powszechnym, przekrojowym, a tym samym oficjalnym i akceptowanym przede wszystkim przez Niemców. Przecież polskie państwo podziemne organizowało wręcz życie alternatywne, organizowało wykłady, tajne nauczanie, odczyty, wydawało prasę oraz własne książki. No ale to jest temat na kompletnie inny odcinek. A jeśli dotarliście do samego końca materiału o codzienności i rozrywkach, tak być może chcielibyście śledzić moją codzienność i moje rozrywki za sprawą Instagrama. Zapraszam. No a teraz pozostaje mi tylko zadzwonić do pana Adama Fangotena Wawrzyńskiego, aby zmontował mi ten film. No hej. No co tam? Tak, mam nagrane. Ile? 2 godziny surówki tylko. Ile? No, zdążysz na jutro? Chyba żartujesz, nie ma opcji. Idealnie.